Grupa mieszkańców Bytomia chce odwołania prezydenta tego miasta Mariusza Wołosza, a także Rady Miejskiej. Twierdzą, że w urzędzie dochodzi do licznych nieprawidłowości. Zarzucają także prezydentowi złe realizowanie niektórych inwestycji miejskich, ale to nie wszystko. Katastrofalny jest stan finansów miasta. Bytom jest miastem bardzo zadłużonym, ponad 400 milionów złotych. A w ostatnich 2 latach rekordowe zadłużenia budżetu to po około 100 milionów złotych rocznie. Co roku obcinane są wydatki na podstawowe potrzeby miasta, z wyjątkiem PR-u. Media są bardzo dobrze dotowane, żeby promocja miasta dobrze wyglądała na zewnątrz. Z inicjatywą zorganizowania referendum grupa mieszkańców chce zgłosić się do urzędu w poniedziałek. Później będą musieli zebrać podpisy. Za referendum musiałoby się opowiedzieć ponad 11 tysięcy osób. Mamy dość tego, to co robi, jak niweluje ten, nasze pieniądze idą w błoto Bytomian, bo to są pieniądze Bytomian, którymi dysponuje i które Bytomianie nie wiedzą, co się dzieje. Wszyscy mydlą tutaj urzędnicy oczy, że wszystko jest ok, wszystko pan Mariusz Wołosz pokazuje się medialnie, nagrywa filmiki, ach, to co on nie zrobił, ale to, co się dzieje w środku, tego Bytomianie nie wiedzą. Do akcji odnieśli się w piątek prezydent Mariusz Wołosz i przewodniczący Rady Miejskiej Michał Staniszewski. Uważają, że to zagrywka polityczna, bo za rok mają się odbyć wybory samorządowe. Ja jestem w każdej chwili w stanie poddać ocenie i weryfikacji wyborców. Aczkolwiek uważam, że wydawanie kilkuset tysięcy złotych w kontekście wyborów, które odbędą się już w kwietniu przyszłego roku, nie ma to większego sensu, a tym bardziej żadnych uzasadnionych powodów. Jeśli ktoś mówi o finansach miasta, to najprawdopodobniej nie ma odpowiedniej wiedzy, dlatego że finanse miasta w kontekście innych ościennych miast wyglądają dobrze. Każdy mieszkaniec ma prawo do przeprowadzenia, zgłoszenia takiej inicjatywy, natomiast też trudno w innych kategoriach, jak kategoriach politycznych, oceniać tą inicjatywę. To mamy rok do wyborów. De facto, jeżeli cały proces organizacji referendum miałby się odbyć, to myślę, że mówilibyśmy tutaj o tak naprawdę czasie pół roku przed końcem kadencji. Jeśli referendum w Bytomiu zostanie zorganizowane, to żeby było ważne, musi wziąć w nim udział co najmniej 3/5 osób biorących udział w poprzednich wyborach.